Rozdział trzeci. W czasie śniadania, na które wszyscy wycieczkowicze stawili się ze wzorową punktualnością, drzwi jadalni otworzyły się i stanął w nich wysoki, dobrze zbudowany blondyn. Dzik zerwał się od stołu i krzyknął: Jacek, witaj. Masz, chłopie, szczęście, nadszedłeś w ostatniej chwili. Idziemy w góry. Nie bój się dziesięć minut na ciebie zaczekamy. Zdążysz się na i zaraz zapoznam cię ze wszystkimi. Państwo pozwolą, mój gimnazjalny kolega, kapitan Halski. Chluba rodzimego nieł Scotland Yardu. Nie przesadzam. Jacek jest niestrudzonym tropicielem przestępców różnego kalibru. Od dziś panie mogą być spokojne o swoje klejnoty, a panowie o portfele. Oko sprawiedliwości czuwa nad nami. Przybyły słuchał z wyrozumiałym uśmiechem. Ukłonił się zebranym i zajął miejsce przy stole. Nagle doktor zaniepokoił się. Jacek, czemu tak źle wyglądasz? Czyś nie chory? Niestety, masz rację, bystry eskulapie. Przyjechałem prosto ze szpitala na rekonwalescencję. Bandeci pana skrzywdzili, zapytała słodko Wandeczka. Kapitan roześmiał się. Zgadła pani. Udało im się tym razem. Uciekli. Dopytywało się Enfant terrible. No, nie. Tyle szczęścia nie było im dane. Siedzą teraz w zaciszu i mają mnóstwo czasu na rozpamiętywanie swych niecnych uczynków. A ty długo leżałeś? Co ci właściwie było? Pytał doktor. Długo. Dwa tygodnie. Paskudny postrzał. Coś mi tu nie gra, domyślnie mrugnął mecenas Nowotarski. Odkąd to milicja wysyła swoich funkcjonariuszy na wypoczynek do domów Orbisu? Macie przecież swoje sanatoria. Na pewno tropi pan jakiegoś niebezpiecznego przestępcę, który ukrył się wśród nas. Proszę się przyznać, nie zdradzimy pana. Pan Mecenas jest chyba na fałszywym tropie. Czy nie widzi pan, jaki on mizerny? Wtrącił się dzik. Jacek, czy ty możesz iść na wycieczkę? Chyba jesteś jeszcze za słaby? Niestety masz rację. Muszę z tym poczekać jakieś dwa, trzy dni. Na razie ograniczy się do spacerów w parku. A pana Mecenasa muszę rozczarować, zwrócił się do Nowotarskiego. Jestem tu najzupełniej prywatnie. Dlaczego w Orbisowskiej Kasieńce? Odpowiedź prosta. Kierowniczką pensjonatu jest moja ciotka. Dowiedziawszy się o wypadku, wymogła na mnie, abym okres rekonwalescencji spędził pod jej opieką. Spojrzał po obecnych. Z przyjemnością muszę stwierdzić, że nikt z Państwa nie wygląda nawet na potencjalnego przestępcę, nie mówiąc już o takim którego osaczyło prawo. Zapanowała ogólna wesołość. Nagie dzikowi przyszedł do głowy nowy pomysł. Jacusiu, kochany, wybawisz nas z kłopotu? Dobrze, chętnie. O co chodzi? Samochód prowadzić możesz? Mogę. To świetnie. Widzisz? Trzeba nas podwieźć do Krościenka, a później odprowadzić ci wóz do szczawnicy. Część towarzystwa zabierze pan Karlot, ale gdybyśmy czekali aż podwiezie pozostałych, byłoby bardzo późno. Spadłeś nam jak z nieba. Weźmiesz wóz małgorzaty. Lepiej mój zaproponował Nowotarski. U pani Grońskiej zmieści się półtorej osoby. Wartpurg będzie na pewno wygodniejszy. Co mecenas mówi, Proszę wziąć moją Warszawę. To najpewniejsza maszyna. Prawda, kapitanie, oferował to Polski. Ktoś tu drwi z mojego wozu, mruknęła Małgorzata. Oczywiście inżynier sieje wrogą propagandę. Nieładnie. Zazdrość przez pana przemawia. Moje auteczko jest najcudowniejsze na świecie. Wolę je treno pana Kalota. Pani samochód jest wspaniały, ale niezbyt pakowny. Poważnie tłumaczył to Polski. Nieprawda. Trzy osoby mieszczą się w nim bardzo wygodnie. Mój szczęśliwy samochód ma same zalety. Dlaczego szczęśliwy? Zainteresował się Halski. Kupiony za pieniądze wybrane w lajkonika. Co? Przecinek. Wszyscy byli zdziwieni. Naprawdę? Pan. Mówi poważnie, pytali z niedowierzaniem. To najprawdziwsza prawda. Wygrałam masę pieniędzy. Starczyło na wóz i na wycieczkę nad Balaton. Jutro zabieram kapitana i jedziemy do niedzicy. Podobno jest tam sporo do oglądania. Bardzo lubię zwiedzać stare zemczyska. Ilekroć jestem we Francji, zawsze urywam się na kilka dni, aby podziwiać wspaniałe zabytki. Wstyd powiedzieć, ale znam je znacznie lepiej niż rodzinne. Słyszał pan, kapitanie? Jutro będzie nasz dzień, cieszył się pan Karlot. Wycieczka z wygodami. To mi i odpowiada. Ale jedzmy już. Niedługo zacznie się nieznośny upał. Po odstawieniu turystów do Krościenka pan Francis natychmiast zawrócił i popędził z powrotem do Szczawnicy. Chciał tam być. Jak najprędzej, aby nie stracić żadnego z zaordynowanych mu na ten dzień zabiegów. Pan Kallot przyjeżdżał co roku do Polski, nie z miłości do ojczyzny i niestęsknoty za rodziną, którą ilekroć tego zapragnął, mógł mieć u siebie w Paryżu. Siostra i siostrzenica okazywały mu wiele uczucia i na każde wezwanie były gotowe opuścić dom, aby przez kilka tygodni towarzyszyć samotnemu bratu i wujowi posiadającemu luksusową willę i nieograniczone możliwości finansowe. Powodem regularnych odwiedzin kraju przez pana Francis była astma. Wierzył on mocno w skuteczność wód i zabiegów szczawnickich. Miesięczny pobyt w tym uzdrowisku wybitnie poprawiał stan jego zdrowia i pozwalał po powrocie do domu wydajniej pracować, co z kolei pomnażało zyski jego przedsiębiorstwa. Jadąc na kurację klimatyczną, zawsze odwiedzał w Krakowie wybitnego uczonego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który życie poświęcił na badanie alergii i doszedł do zadziwiających osiągnięć. Z tego jasno widać, że nie malownicze pieniny, ani też nie nostalgia przywracały bogatego emigranta na ojczyzny łono, lecz zwykłe kupieckie wyrachowanie. Wojarze pana Francis miały jeszcze jeden cel. Starannie przed wszystkimi ukrywany. Mały człowieczek marzył o znalezieniu w Polsce żony. Choć nie młody i nieurodziwy, dufny w potęgę posiadanych pieniędzy, postanowił, że przyszła pani Kallot będzie mieć wszystkie fizyczne zalety, których jemu brakuje. Do tej pory żadna spotkana dziewczyna nie wydała mu się godną szczęścia, jakie miał do zaoferowania. Tak się sprawy przedstawiały do ostatniego wieczoru. Kiedy poznał Małgorzatę, zdecydował się błyskawicznie. Tym razem nie wróci już sam do Paryża. Będzie mu towarzyszyć młoda żona, śliczna, zdrowa i energiczna. Kobieta godna stanowiska, jakie jej ofiaruje. Nie będzie sam wśród żywych, ruchliwych, sprytnych Francuzów. Wiele rad mieszkał w ich kraju, dorobił się pokaźnego majątku, ale nigdy nie pokochał przybranej ojczyzny i jej obywateli. Teraz nareszcie dom jego będzie spokojną przystanią, gdzie prócz dobrobytu zamieszka szczęście i zrozumienie. Pan Francis jako realista zdawał sobie sprawę, że mogą wyniknąć trudności przy uzyskaniu zgody małgorzaty na jego piękne plany. Grońska była ogromnie pewna siebie i zadowolona z życia, jakie prowadziła. To jednak nie odstraszało go. Gruba zrobił wrażenie dobrodusznego i owialnego. Naprawdę był człowiekiem twardym i bezwzględnym, umiejącym zawsze zdobyć to, na czym mu zależało. Jego dewizą było celu święca środki. W czasie powrotnej drogi do Szczawnicy ułożył dokładny plan działania, mający zapewnić mu szczęście i ciepło rodzinne do końca życia. Kapitanowi Halskiemu nie spieszyło się. Wyszukał zaciszne miejsce nad brzegiem Dunajca i postanowił tu spędzić czas do obiadu. Wyjął z wozu plet, papierosy, tabliczkę mlecznej czekolady i książkę. Wyciągnął się wygodnie w cieniu rozłożystych wierzb i z uśmiechem przeczytał tytuł: Zbrodnia na konkurs. Noel Randon. Małgorzata zapewniała go o wyjątkowej inteligencji autora i wyraziła opinię, że wiadomości jakie zaczerpnie z powieści, ogromnie ułatwią mu dalszą karierę i niepośrednio podniosą kwalifikacje zawodowe. Dawniej Jacek namiętnie czytywał kryminały. W ostatnich latach nie miał już na to czasu. Tropienie i ściganie prawdziwych przestępców pochłonęło go bez reszty, nieraz zostawiając za mało czasu na sen, nie mówiąc już o prawdziwymi wypoczynku i koniecznych każdemu człowiekowi rozrywkach. Z tym większym zapałem zabrał się do pasjonującej lektury. Po dwóch godzinach czytania poczuł zmęczenie. Był jeszcze bardzo słaby, w towarzystwie nadrabiał minął, ale kiedy zostawał sam, sztuczna energia opuszczała go całkowicie. Przeciągnął się leniwie i zaczął bezmyślnie obserwować wędrówkę obłoczków po błękitnym niebie. Gdy dość już miał tego relaksu, umysł jego pochłonęły wspomnienia poranku. Z zawodowego przyzwyczajenia zaczął się zastanawiać nad charakterami poznanych dzisiaj ludzi. Z dzikiem przyjaźnił się od wielu lat. Zdawał sobie sprawę z jego wartości i nielicznych zresztą słabostek. Z pozostałych najmilszą była Małgorzata. Podobał mu się jej sposób bycia prosty i naturalny, pozbawiony kokieterii, a jednak bardzo kobiecy. Umiała, nie manifestując tego. Być troskliwą opiekunką. W drodze do Krościenka nie pozwoliła mu prowadzić wozu, słusznie domyślając się, że nie odzyskał jeszcze sił po chorobie. Zrobiła to miło, po koleżeńsku. Oszczędzanie Panu niepotrzebnych wysiłków leży w naszym interesie. Im szybciej odzyska Pan sity, tym prędzej ruszymy razem w góry. Bardzo tego pragniemy. Roześmiała się i zajęła miejsce za kierownicą. Jacek usiadł obok niej i lekceważąc przepis o nieprzeszkadzaniu kierowcy, przegadali całą drogę. Małgorzata często wyjeżdżała służbowo za granicę. Umiała patrzeć i potrafiła interesująco opowiadać o tym, co jej zdaniem godne było uwagi. Doskonała dziewczyna. Ze też dzik akurat w niej musiał się zakochać, westchnął ich z żalem Halski. Rywalizację z przyjacielem uważał za nielojalną. To naprawdę wielka miłość, choć znają się dopiero dwa dni. No cóż, życzę mu wzajemności, myślał wielkodusznie Jacek. Gorsza sprawa będzie z Janką Marecką. Kapitan nie przepadał za narzeczoną przyjaciela. Nic konkretnego nie miał jej do zarzucenia, ale nie lubił jej i koniec. Była za spokojna, za dobrze wychowana. Za mądra, za bardzo opanowana. Miała za regularne rysy, ubierała się za ciemno, a co najgorsze, za bardzo kochała dzika. To brzmi paradoksalnie, ale te wszystkie za bardzo działały na Halskiego odpychająco i dlatego spotkań z nią starannie unikał. Wszyscy troje Janka, dzik i Jacek wiele lat mieszkali w jednej kamienicy. Marecka już jako młoda dziewczynka z warkoczami uwielbiała dzika. Był dla niej najwyższym autorytetem, i to niestety nie zmieniło się mimo upływu czasu. Po stronie zakochanej dziewczyny stanęła pani Ostrokska. Uznała Marecką za idealny materiał na żonę, mogącą zapewnić jej synowi szczęście i stworzyć mu zaciszny, pod każdym względem wzorowy dom. Dzik miał zaufanie do matki. Sam też czuł się związany tą bezgraniczną miłością. Jacek był wściekły, dowiedziawszy się o zaręczynach. Uznał je za wymuszenie i rodzaj moralnego szantażu. Jak teraz ułożą się sprawy, trudno było przewidzieć. Jedno było pewne: dziknie zrezygnuje z Małgorzaty. Co na to powie pani Jostrokska, pragnąca jak najprędzej zamieszkać w luksusowej willi starych mareckich? Janka była jedynaczką, jej rodzice, ogromnie bogaci. Mieli dużo parcel w okolicach Krakowa, sporo złota i dolarów, przemyślnie gdzieś ukrytych. Pani Marietta, już teraz majątek przyszłej synowej uważała za należący do rodziny i niełatwo będzie jej wyrzec się wygód i luksusów, których spodziewała się na resztę życia. Jak zachowa się Janka? Czy szlachetnie zrezygnuje ze szczęścia, czy będzie walczyć o nie do upadłego? Ciekawe. O! Jest jeszcze jedna dodatkowa komplikacja, przypomniał sobie nagle kapitan. Dzik Marywala. Halski mimo woli uśmiechnął się na wspomnienie małego Francuza ogniście nadskakującego grońskiej. Ten na pewno nie jest groźny, pomyślał z pobłażaniem. Gorzej by było, gdyby na jego miejscu znalazł się mecenas nowotarski kropka, przystojny mężczyzna, wybitny prawnik, inteligentny, błyskotliwy, zamożny. Ogólnie znany i poważany. Co prawda ma żonę i dorastające dzieci, ale dla adwokata tej klasy rozwód nie jest problemem. Lepiej, dużo lepiej, że nie on zabiega o względy Małgorzaty. Z kobietami nigdy nic nie wiadomo. Diabel nie śpi. Inżynier to polski, mimo romansu z rozkoszną wandeczką, niedwuznacznie przystawia się do pięknej warszawianki. Babiarz. Zdecydował kapitan. Rudy kociak jest miły i powinien mu wystarczyć. Całe towarzystwo jest raczej sympatyczne. Koniecznie trzeba zbadać, kto z nich gra w brydża i zorganizować partyjkę. Wakacje dobrze się zapowiadają. Czas minie przyjemnie, szybko i raz w życiu porządnie wypocznę. Kapitan był w bardzo dobrym nastroju. Nie przeczuwając, jak straszliwy koniec będzie miała Sielanka, nie podejrzewając, że wśród tych pozornie miłych ludzi czai się perfidny morderca. Niestety, nawet najzdolniejszy oficer milicji nie jest jasnowidzem i nie może zapobiec nikczemnej zbrodni wylęgłej w zwrodniałym mózgu przestępcy. W słoneczny letni poranek nic nie zwiastowało nadciągania czarnych chmur. Które wkrótce miały zawisnąć nad luksusowym pensjonatem orbisu, rytmicznie pulsującym życiem. Jacek drzemał. Błękitne łądki fruwały nad wodą, szeleszcząc twardymi skrzydełkami. Dunajec mienił się tysiącem blasków.